Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym jak zawsze zaczniemy od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet ciągle podnoszony temat zboża z Ukrainy. Jak nadmieniałem już tydzień temu, po przeminięciu embarga Unii Europejskiej na handel ukraińskim zbożem, polski rząd razem ze Słowacją i Węgrami postanowił wprowadzić blokadę gospodarczą na wybrane produkty spożywcze. Kijów zaś zareagował dosyć gwałtownie, składając na nas skargę do Komisji Europejskiej, donosząc na nas do Światowej Organizacji Handlu za nieprawne działania i wszczynając proces śledczy w kwestii nadużywania władzy na granicach. Wołodymyr Zełenski nie szczędził także słonych słów pod naszym adresem, wygłoszonych na spotkaniu przywódców ONZ w Nowym Jorku, mówiąc, cytuję: alarmujące jest to, co widzimy, że niektórzy w Europie, jak niektórzy z naszych przyjaciół w Europie, grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec. Wydaje się, że grają na siebie, a w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy. Koniec cytatu. Na te słowa polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do resortu ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza, przekazując mu protest wobec wystąpienia prezydenta. Na koniec premier Ukrainy Denis Szmyhal oraz wiceminister rolnictwa Taras Kaczka zapowiedzieli wprowadzenie embarga odwetowego na polskie produkty rolne, takie jak jabłka, cebula, pomidory i kapusta. Które to wypowiedzi odbił z kolei premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że jeśli Ukraina życzy sobie embarga, to Polska może dodać do swojej blokady również kolejne produkty ze wschodu. To już wiemy. Ogółem owe działania spotkały się z poróżnieniem i ochłodzeniem stosunków pomiędzy naszymi krajami, a także dwiema dosyć istotnymi wypowiedziami polityków. Pierwszą było wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który porównał Ukrainę do tonącego, przed którym należy się bronić, aby nie pociągnął nas na dno. Drugą była wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, iż cytuję: Polska nie wyśle już wsparcia na Ukrainę, bo teraz skupiamy się na naszych inwestycjach we własną armię. Koniec cytatu. I choć u nas w mediach wypowiedź została potraktowana raczej z przymrużeniem oka, to należy zauważyć, że odbiła się szerokim echem na Zachodzie, gdzie telewizje przedstawiły newsa o tym, że Polska odwraca się od sojuszu przeciwko Federacji Rosyjskiej i wstrzymuje jakąkolwiek pomoc. Oczywiście była to nieprawda, bowiem w dalszym ciągu wspieramy walczących zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, zaś sam premier wycofał się szybko z mocnych słów, mówiąc, cytuję: mówiliśmy, że nie wchodzi w grę wysyłanie żadnego nowego sprzętu, który w tej chwili kupujemy, na przykład armatohaubicka 2 czy czołgówka 9. To wyposażenie musi służyć wzmocnieniu polskiej armii. Nie po to wydajemy miliardy, żebyśmy to nagle oddali. Ale to nie oznacza, że nie będziemy w ogóle przekazywać uzbrojenia Ukrainie, kiedy stary sprzęt zostanie zastąpiony nowoczesnym. Nie widzę problemu, by tamten wysłać Ukraińcom. Koniec cytatu. Słowem, polska polityka zagraniczna jest bez zmian i niezależnie od tego, co by się nie działo, od zawsze staramy się w niej nikogo nie urazić, nigdy tym samym nie realizując naszego własnego interesu. I nie twierdzę tutaj, że nie powinniśmy pomagać walczącym. Twierdzę jedynie, że po słowach Zełenskiego powinniśmy jakkolwiek zareagować. Takiej reakcji ostatecznie nie było. Tak samo jak nie było przeprosin ze strony Kijowa za niefrasobliwe słowa głowy państwa. Miejsce miała za to kolejna wypowiedź Zełenskiego, iż cytuję: po pierwsze, Komisja Europejska poparła tak zwaną mapę drogową w sprawie wzajemnego monitoringu eksportu zboża. Po drugie, stopniowo pozbywamy się emocji wokół tego tematu w większości spraw. Praca z sąsiadami może i musi stać się całkowicie konstruktywna i Ukraina robi w tym celu wszystko. Po trzecie, jestem wdzięczny tym naszym partnerom, którzy nie dopuścili do złamania zasad handlowych Unii Europejskiej i umowy stowarzyszeniowej. Tak
samo konstruktywnej wspólnej pracy jak z Bułgarią i Rumunią oczekujemy od innych naszych krajów sąsiedzkich. Koniec cytatu. Czyli po raz kolejny był to psztyczek w nos Polaków i pokazanie, że są kraje, które robią dla Ukrainy więcej. 20 września odbyło się także spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej w Brukseli, w którym udział wziął przedstawiciel Polski Andrzej Sadoś. Podczas mitingu przedstawiono propozycję Kijowa dotyczącą wprowadzenia mechanizmu pozwoleń na eksport zboża udzielanych przez samą Brukselę, nawet pomimo sprzeciwu państw członkowskich zrzeszenia i żebym nie był nieopatrznie zrozumiany. Powtórzę swoimi słowami. Ukraina prosiła Unię Europejską, aby powołała przepisy, na mocy których będzie władna zmusić Polskę siłą do wchłonięcia ich zboża i zniszczenia własnego rynku produktów rolnych. Sadoś w tym momencie wniósł o, cytuję, transparentne i inkluzywne traktowanie państw członkowskich i kategorycznie odmówił podobnemu rozwiązaniu. Zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż Ukraina nie spełnia deklaracji złożonych Komisji 15 września dotyczących wprowadzenia od 17 września mechanizmów regulacji prawnej dotyczących eksportu. Polityk przedłożył także unijnym przedstawicielom, na czym polegają różnice w polskiej gospodarce rolnej, a na czym te w gospodarce ukraińskiej. Tak oto u nas 99,4% całego sektora produkcji żywności stanowią gospodarstwa indywidualne, zaś przeciętna wielkość takiego wynosi 11 hektarów. Na wschodzie zaś 73% gruntów należy do ogromnych monopolistów masowych holdingów. Tutaj za przykład można podać choćby Kernel Holding czy UKL Land Farming, z których każdy ma 600 tysięcy hektarów. Co ciekawe, jeśli chodzi o kraje unijne, które objęte były embargiem, ale od 15 września nie planowały go już przedłużać, najbardziej liberalne podejście miał pod tym względem rząd Bułgarii, który określił, że w ogóle nie widzi powodu czegokolwiek blokować. No cóż, rząd być może nie widział, ale obywatele już jak najbardziej. Dlatego też zaraz po otwarciu granic w kraju nastąpiły masowe protesty trwające nieprzerwanie przez 3 dni. Na skutek protestów i strajków ostatecznie podjęto decyzję o zwiększeniu subsydiów dla rolników, a także o czasowym wstrzymaniu handlu zbożem z Ukrainą. Słowem, niby blokady nie ma, ale granice pozostały dalej zamknięte. A jak określił premier Nikołaj Denkow, obecnie w ogóle nie ma rozmów o otwarciu rynku na ziarna słonecznika do momentu, kiedy Ukraina nie utworzy mechanizmu regulacji kwoty eksportu. Inna rzecz to fakt, iż niemrawo i to bez porozumienia z Federacją Rosyjską utworzono kolejny korytarz zbożowy na Morzu Czarnym. Jak dotąd przepłynął nim statek handlowy Resilient Africa, zaś chęć dokonywania eksportu zboża podobną trasą zadeklarowały jeszcze statki pływające pod banderą Palau. Póki co mowa o zabraniu 23 tysięcy ton zboża, ale jeśli trasa okaże się być bezpieczna, możemy domniemywać rozpoczęcie bardziej wzmożonego handlu. Kolejna sprawa to relokacja uchodźców. Jak zapowiedział przedstawiciel polskiego rządu, obecne programy socjalne nastawione na migrantów prawdopodobnie nie będą kontynuowane po nowym roku. Inna kwestia, że w Niemczech po prostu można zarobić i dostać więcej pieniędzy od państwa. Dlatego też, jak pokazał raport wykonany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obecnie zaobserwować można gwałtowny odpływ ukraińskich mniejszości z polskiej ziemi i jak dotąd mowa o 350 tysiącach ludzi. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć także dane od niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, iż obecnie na ich terenie znajduje się 1 086 000 uchodźców z owego kraju, zaś cały konflikt na Ukrainie spowodował największy ruch migracyjny ludzi od czasów II wojny światowej. To, co jest niezwykle istotne dla Polski, a nie odbiło się specjalnym echem dla mas mediów, to fakt, iż we wtorek na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w Brukseli Niemcy i Francja złożyły wspólny projekt żądający, aby uzależnić wszystkie programy zrzeszenia od słynnych zasad praworządności, nadać możliwości do stanowienia zaostrzonych wewnętrznych sankcji gospodarczych dla krajów, które ich nie przestrzegają, a
a ponadto zastąpić zasadę jednomyślności w 100% zasadą większościową i zmniejszyć tym samym progi minimalne w głosowaniach unijnych. Czyli zażyczono sobie zwiększenia kompetencji Unii i wprowadzenia jej 100% kontroli nad państwami członkowskimi. Bo tak należy ową propozycję odbierać, skoro Unia miałaby podejmować wszystkie decyzje większością głosów i to przy zmniejszonych progach minimalnych, a jednocześnie miałaby wszelkie swoje działania, programy i kierunki rozwoju uzależniać tylko od zasad praworządności i byłaby jeszcze władna do narzucania większych sankcji na członków podług własnego widzimisię, to będzie oznaczało doszczętną utratę jakiejkolwiek suwerenności kraju polskiego i wszystkich pozostałych krajów członkowskich. Mówiąc dosadniej, jeśli dokument wejdzie w życie, Polska stanie się po prostu niemiecko-francuską kolonią. Gdyż my w Unii nie będziemy już mieli żadnej możliwości decyzyjnej w jakimkolwiek zakresie. Obecnie dokument jest rozważany w Brukseli. Przechodząc tym samym na chwilę w realia czysto polskie, w ostatnim tygodniu dwie ciekawe informacje ujrzały światło dzienne. Po pierwsze, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poinformował w poniedziałek, że pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa będzie mieć moc 3750 MW i powstanie w gminie Choczewo na północny zachód od Gdyni. Decyzja ta potwierdzona przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha została zaakceptowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, więc raczej jest to nieodwołalne. Druga informacja dotyczy blokad handlowych. Jak wiemy, po inwazji na Ukrainę nie wszystkie marki Zachodu opuściły rynek Federacji Rosyjskiej. Między innymi nie uczynił tego Leroy Merlin, który w ostatnim roku został doszczętnie zbojkotowany przez polskich konsumentów. Jak się okazuje, na skutek informacji, krajowi konsumenci po prostu przestali masowo dokonywać zakupów w owej sieciówce, przez co jej dochody rok do roku spadły o ponad 66%. Niestety, decyzja okazała się być dla sklepu bardzo intratna, bowiem w Rosji przejął on rynek po innych markach, które się stamtąd wycofały. Co za tym idzie, korporacja zaliczyła tam 60 razy większe wpływy niż straty odnotowane w Polsce. A teraz temat pomocy wojskowej. Jak określił minister obrony Danii Troels Lund Poulsen, jego kraj przekaże kolejne 45 czołgów na rzecz walczących na wschodzie, przy czym 30 z nich to będą pojazdy Leopard 1, zaś 15 to zmodernizowane konstrukcje T-72EA. Jak przekazał premier Belgii Alexander De Croix, rząd ponownie rozważy przekazanie Ukrainie samolotów F-16, gdyż dotąd nie chciał tego uczynić. Jak poinformował New York Times, powołując się na źródła w Pentagonie, a potwierdził sam Wołodymyr Zełenski, na front trafiły także pierwsze czołgi Abrams, nie wiadomo w jakiej liczbie, ale kolejne transze mają się odbyć w nadchodzących miesiącach. Światło dzienne ujrzały także informacje o trudnościach w dostarczaniu niemieckich Leopardów. Jak przekazuje Der Spiegel, w zeszłym tygodniu 10 niemieckich czołgów zostało zawróconych z Ukrainy i odesłanych do Berlina ze względu na niezadowalający stan techniczny. W lipcu miejsce miała podobna sytuacja. Ukraina odsyła sprzęt do nadawcy, tłumacząc, że wymaga on serwisu, którego sama nie jest w stanie przeprowadzić. Zaś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec przekazuje zupełnie inną informację, jakoby serwis był przeprowadzony na terenie Ukrainy przy udziale Berlina. Jakby jednak nie było, w poniedziałek minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział kolejny pakiet pomocowy dla walczących, opiewający na kwotę 400 milionów dolarów, przy czym kwota zostanie wydana na zakup amunicji. Jak podała ambasada Ameryki w Kijowie, w ostatnich dniach
został podpisany także dokument świadczący o kolejnym pakiecie pomocowym ze strony USA, opiewającym na kwotę 522 milionów dolarów. Tutaj jednak pieniądze mają zostać wydane na odbudowę infrastruktury energetycznej. I tutaj bardzo ważna sprawa. Stany Zjednoczone zażądały od Ukrainy przeprowadzenia szeregu reform, jeśli ta chce, aby szeroko rozumiana pomoc została podtrzymana, zarówno finansowa, jak i militarna. O czym świadczy oficjalny list wystosowany przez doradcę Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike'a Pale'a. Jak przekazała ukraińska prawda, wymogi dotyczą nadzoru nad państwowymi przedsiębiorstwami, powołania organów antykorupcyjnych, Krajowej Agencji Przeciwdziałania Korupcji, Naczelnej Rady Wymiaru Sprawiedliwości i systemu wymiaru sprawiedliwości w ogóle. W ciągu roku Kijów musi zreformować pracę Ministerstwa Obrony Narodowej, a w ciągu 18 miesięcy organów ścigania, w tym SBU, Państwowej Służby Granicznej, Policji Krajowej i wielu innych. USA wymagają także zmian w prokuraturze generalnej, w państwowym koncernie zbrojeniowym i służbach celnych, przy czym według zapisów wdrożenie podobnych reform będzie warunkowało nie tylko pomoc USA, ale także całej Unii Europejskiej. A dlaczego Biały Dom wymaga podobnych reform? Aby to zrozumieć, proponuję w najbliższych dniach śledzić mój kanał, bowiem w kolejnym Q&A poopowiadam nieco o tym, jak wygląda korupcja na wschodzie, a i przy okazji, jak wyglądał proces uzyskania władzy przez prezydenta kraju Wołodymyra Zełenskiego. Wracając jednak do gospodarki, całkowitą blokadę jakiejkolwiek pomocy zapowiedziały z kolei Węgry. Węgry, których premier Viktor Orbán oświadczył, że jeśli Ukraina chce być jakkolwiek wspierana, musi przywrócić prawa węgierskich mniejszości narodowych na Zakarpaciu. Przy czym decyzja ta została podjęta na wieść o tym, że w szkołach w Mukaczewie zabroniono śpiewania węgierskiego hymnu i noszenia ich barw narodowych. I od siebie dodam, że można lubić Orbana albo go nienawidzić, można go odbierać wręcz jako wariata, ale jednego mu odmówić nie można – stanowczej polityki międzynarodowej. To mniejszy kraj od naszego, z mniejszą gospodarką od naszej i mniejszą populacją od naszej, ale bardziej się z nim liczą na świecie, bo wiadomo, że także ma swoje oczekiwania i twarde stanowisko. Słowem, ciężko się oprzeć wrażeniu, że z Węgrami od lat świat usiłuje negocjować, Polskę po prostu o wszystkim informuje. A skoro wspomniałem o Polsce, warto nadmienić, że nasz rząd podpisał kolejną umowę kredytową na zakup zbrojeniówki. Tym razem sprawa dotyczy pożyczki z ramienia Stanów Zjednoczonych na kwotę 2 miliardów dolarów. I na koniec geopolityki dodam także, że we wtorek Azerbejdżan zaatakował obszar tak zwanego Górskiego Karabachu, przejmując tym samym kontrolę nad całym regionem i jego ormiańską ludnością. Walki nie trwały długo, choć zakończyły się masowym eksodusem Ormian, którzy pomimo zapowiedzi Azerbejdżanu o swobodach i wolnościach uznali, że nie chcą żyć na okupowanych ziemiach. Zresztą do przesiedleń namawiało samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych Armenii, której premier Nikol Paszinian podkreślił, że celem Azerbejdżanu jest przeprowadzenie czystek etnicznych. Co ciekawe, w tym samym czasie, gdy doszło do walk, Armenia wysłała prośbę do rosyjskich sił pokojowych o interwencję zbrojną w regionie, bo tak, federacja ulokowała tam swoje siły celem stabilizacji regionu, które miały być gwarantem pokoju. Mimo wszystko siły te nie zrobiły nic, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił, że Rosja nie wtrąci się do momentu, gdy jej wojska nie zostaną zaatakowane. I aby było śmieszniej, w tym samym czasie owe wojska zaatakowano, doprowadzając do wysadzenia ciężarówki z żołnierzami. Mimo to w dalszym ciągu Rosja nie zrobiła nic, w mojej subiektywnej ocenie okazując swoją słabość i brak odpowiednich sił na południu.
Tak czy inaczej, po niecałej dobie konflikt się zakończył zwycięstwem Azerbejdżanu, no i pewnie tak samo Putin wyobrażał sobie wojnę o Ukrainę. Wojnę, w której brakuje mu permanentnie żołnierzy, bowiem jak przedłożył brytyjski wywiad, obecnie Federacja Rosyjska traci ludzi tak szybko, iż nie nadąża ze szkoleniami kolejnych brygad, efektem czego wysyła na front ludzi nijak nieprzeszkolonych, a na dowód słów podano przykład 25. Armii, której załoga miała docelowo prowadzić szkolenie do końca grudnia bieżącego roku, ale ze względu na konieczność już teraz została wysłana w region Łymanu i Kupiańska. Jak dodał szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow, armia nie posiada jeszcze uzbrojenia, bo w tym zakresie także panują niedobory na wschodzie, przez co wysłano ją na front wyekwipowaną w zaledwie 55%. Owe informacje zdaje się potwierdzać wypowiedź Dmytra Łubinieca, komisarza Rady Najwyższej Ukrainy do spraw praw człowieka, który oznajmił, że na skutek braków Federacja Rosyjska poczęła wzywać przymusem pod broń mieszkańców okupowanych obwodów donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego. No ale właśnie, jeśli mowa o froncie, co się na nim wydarzyło przez ostatni tydzień? Siły rosyjskie podjęły wspólne wysiłki w celu przeprowadzenia lokalnych kontrataków przeciwko nacierającym siłom ukraińskim, zarówno w sektorach Orekhowa w obwodzie zaporowskim, jak i Bachmutu w obwodzie donieckim. Mimo wszystko, jak przekazał wywiad brytyjski, ataki zostały odparte, zaś atakującym na skutek braku odpowiedniego wsparcia artyleryjskiego i niskiego morale zadano gigantyczne straty. Ogółem widać od jakiegoś czasu, że rosyjskie siły starają się przejąć inicjatywę i prowadzą działania w pobliżu Bachmutu i na linii Awdiwka-Donieck. Mowa o licznych atakach niewielkimi grupami szturmowymi, które nie przynoszą pożądanych rezultatów. Jak przedłożył amerykański Instytut Studiów nad Wojną, ataki wroga wymierzane są głównie na północ od Bachmutu, zaś w ostatnich dniach zostały one nasilone w pobliżu Awdiwki i Marinki, a także Michajiwki. Bez rezultatu. Sukcesem zakończyły się jednak ataki wyprowadzone w dniach 24 i 25 września, które wyparły armię ukraińską z Oriczowo-Wasyliwki. Wszystkie te ataki mają być bezpośrednią konsekwencją ostatnich dyspozycji Władimira Putina, który rzekomo miał dać rosyjskiemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu konkretny termin, do którego sytuacja na froncie ma wyjść spatu. Mimo wszystko jak dotąd nie udało się tego uzyskać. Wręcz przeciwnie, siły Kijowa przedarły się przez trzecią linię obrony zachodniej części obwodu zaporowskiego, czyli na zachód od Werbowego, i choć w pewnym momencie media zachodu poczęły pisać, iż to może ruszyć front, bowiem na zdjęciach satelitarnych widać było ciężki sprzęt, który przekroczył trzecią linię umocnień na południe od tak zwanej linii Surowikina, co daje do myślenia, że wyłom jest na tyle silny, iż posiada on pełne zabezpieczenie artyleryjskie. Mimo wszystko zapał mediów został ugaszony na wieść o tym, iż za trzecią, ostatnią linią umocnień wroga poczynione zostały po prostu kolejne umocnienia. Słowem, déjà vu z I wojny światowej. Kolejna sprawa to Bachmut, w którym armia Kijowa bardzo powoli, acz stanowczo przejmuje kontrolę nad kolejnymi ulicami miasta. Jak przekazał dowódca sił lądowych Ukrainy Aleksandr Syrski, ukraińskiemu wojsku udało się przełamać obronę wroga w tym regionie. Sprawę wydaje się potwierdzać także amerykański Instytut Studiów nad Wojną, który zwrócił uwagę na znaczące wyczerpanie sił rosyjskich w mieście. Mimo wszystko Rosja ściąga do owego regionu znaczące siły stacjonujące zaraz za miastem, więc nie wiadomo, czy obecne postępy będą miały jakikolwiek wpływ na sytuację. Od jakiegoś czasu trwają także ciężkie walki na południu o deltę Dniepru, ale obecnie nikt nie zdobył tam przewagi. No i to na tyle. Jak podkreśliła Hanna Malar, Ukraina przejęła dotąd 260 km2 ziemi i 51 km2 w rejonie Bachmutu. Poza ścisłym frontem doszło także do kolejnych ataków w głębi kraju okupanta, czyli w Federacji Rosyjskiej. To jest w obwodach kurskim, białgorodzkim i orłowskim. Na lotnisku pod Moskwą wysadzono dwa samoloty i jeden helikopter wojskowy. Do tego przeprowadzono skuteczny atak rakietowy
rakietowy na główny punkt dowodzenia floty czarnomorskiej w Inkermanie pod Sewastopolem. Atak nastąpił podczas narady wojskowej, a w jego rezultacie zabito admirała Wiktora Sokołowa, dowódcę floty, oraz 34 oficerów, zaś rannych zostało kolejnych 105 oficerów, a w każdym razie tak przekazał doradca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko. I to w zasadzie wszystko. Jak dotąd Rosja miała stracić w wojnie 276 670 żołnierzy, 4672 czołgi, 8946 pojazdów opancerzonych, 6299 zestawów artyleryjskich, 792 wyrzutnie rakiet, 5533 zestawy przeciwlotnicze, 315 samolotów, 316 śmigłowców, 4924 bezzałogowe statki powietrzne, 1529 zestrzelonych pocisków rakietowych, 20 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 8763 pojazdy, w tym cysterny, i 925 jednostek sprzętu specjalnego. Na dziś więcej informacji dla Was nie mam. Mam z kolei nadzieję, że materiał był dla Was jakkolwiek wartościowy merytorycznie. Jeżeli uważacie, że tak, że dobrze się tego słuchało, że czegoś się dowiedzieliście, zachęcam do skorzystania z łapek, okazania tego w komentarzach i wsparcia tego, co robię na Patronite. Każda złotówka ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Hej ludziska, cześć!